Siema, tutaj Dr. Stalker. Dzisiaj nagrywam ze Stalker ze Pripeci. I tak, zaczynamy z menu głównego. I wczytuję grę. No. Co by dzisiaj za misje główne powykonywać? Tutaj się naładuję. Okej. Tutaj wskazówki czasami się przydają. Okej, zaraz powinno się nadawać. No szybciej ładuj się. Jest, naładowało się. No, i w tym miejscu żeśmy ostatnio skończyli. No. I tak, zobaczmy, co tutaj w zadaniach jest. No. To tym razem zbadamy to. A może to? Nie, to. Tak, to powinno być dobre do zbadania. Jak to miejsce się nazywa? Nie chcę bardziej zbliżyć tutaj. Dobrze. Ty, siema. Mogę z tobą porozmawiać? Ej, ty. Nie jestem zbyt gadatliwy, mając spluwę przed nosem. Ej, tak. Tylko to spluwa nie jest, tylko to nóż jest. Ślepy. Jeden. Dobra. No, cześć, siema. Tak. Robisz. No. Dobra. Muszę się dostać w pewne miejsce. Anomalia jeszcze raz, nie raz. Jest. Aj, dobra. Okej. Niech on mnie tam zaprowadzi w takim razie. Dobrze. Dzięki, dzięki. Jak się nazywałeś, demon? Okej, idziemy tam. Zbadajmy ten śmigłowiec rozbity, kolejny. No i to właśnie jest to. Rozwalmy. O, to jest fajne ogólnie. Może te skrzynki podnosić. Wiem, że chyba w tej części. No właśnie, o, nic nie wypada z tych skrzynek. Ale w starszych częściach Stalkera z tych skrzynek wypadały różne przedmioty przydatne. Da się da rozwalić? Chyba to akurat nie się. Tego nie rozwalę chyba. Ale wiem, że to chyba da się rozwalić. Też nie. Aj, dobra. W takim razie nie, to nie. A co ten tu jest? No, weźmy sobie amunicję. Rozładuj. Rozładuj. I jeszcze tu gdzieś chyba. No, coś ich więcej. No. Ten tu jest koleś. Rozładuj i rozładuj. I bierzemy przedmioty. I idziemy dalej, dalej. O, właśnie, tak się dało rozwalić. No, ja chyba właśnie. No, samym przebiegnięciem potem to rozwaliłem. Za mocno to nie jest. No. I amunicji trochę będzie. Nawet na sprzedaż może się przydać. Bandażem. A niech to. Szlak. Jestem przeciążonym. Wywalmy w takim razie, ile to jest warte. A co nie piszę, zapomniałem. Te gówna powywalamy. Rzuć. Jeszcze? No, już jest dobrze. Leżą. No. Fajnie to nawet wygląda. Okej. Wygląda na to, że załoga zmarła w powietrzu, a śmigłowiec się rozbił, bo nie miał go kto pilotować. Komputer pokładowy miał większe szczęście. Może znajdzie się coś przydatnego. Aha, mam coś. Mapa terenu z zaznaczonymi punktami. Powinna się przydać. Ciekawe, co się z nimi stało. Czyli to, coś ich zabiło jeszcze, jak byli w powietrzu. No. No, to widać. Musiała być tam niezła rozruba. Wygląda jakby tam wybuchli od środka. Albo jakby ich rozsadziło.
O, mogę w tym wejść, nawet nie wiedziałem o tym. Dobra. A, dobra. Idziemy w takim razie dalej. Łóżka. Okej, to mu zadało obrażenia. O, aha, tu jest tak. Przeszukajmy to w takim razie. Coś fajnego można tutaj pewnie znaleźć. Kurczę, zawsze zapomniałem, na którym są te śruby. No, już widać, że coś tu jest. Zapiszmy grę i idziemy. Oczywiście promieniowaniem. Na szczęście w tej części Stalkera promieniowanie nie jest tak zabójcze jak w starszych częściach, gdzie promieniowanie było praktycznie. Po chwili się już umierało, jak się było napromieniowanym, to właśnie wtedy nie było zbyt fajne. Ale ciekawe, jaki artefakt tu znajdę. Coś fajnego by się przydało. Gdzieś jest. Jest zaraz bliżej. Zaraz go znajdę. Gdzie to może być? Jest, jest. O, to jest chyba. Z tego co pamiętam, to jest chyba wartościowe. Weźmy to. O, więcej, więcej. Fajnie, podoba mi się. Jest zaraz lepiej. Tutaj jest, da się przejść. Tu. No ja nie mogę, znowu jestem przeciążony. O, jest. Upromieniowanie trochę wzrosło. Niestety. Dobra, idziemy po to na chama. Albo lepiej nie, bo jeszcze zginę. Gdzie to? Gdzie to jest? No! Ja nie mogę. Ale nie zwróciłem tak uwagi na zdrowie za bardzo. I to był błąd, że trzeba na to zwracać uwagę. Dobra, idziemy tam dalej. Woohoo, no chama. Kurczę, zabójcze tu. Trzeba zobaczyć apteczkę. Właśnie, trzeba mieć jak najszybciej dostęp do apteczki. No właśnie, w ogóle nie wyciągnąłem tego. Okej, tam lepiej nie. Jest, tutaj jest, tu jest, tu jest. Co to jest? Nie chcę ci tam pukać. Aj, dobra, mało widać. Okej, idziemy dalej. I zaraz tutaj powinno być drugi. O, właśnie, to. I to jest fajne. O, tu jest chyba niebezpiecznie. O, tak jak myślałem. Kurczę, musiałem w to wejść, no musiałem, nie? I idziemy dalej. Tak, raz już szybko. Leki przeciwpromienne. Albo coś innego. Mam. O. To też odkaża. Dobra, powinno chyba być już. Nie, no, mało. Mało, naprawdę mało to. Cokolwiek to mało daje wódka na promieniowanie. Ale coś na pewno daje. I trzeba coś zjeść. No, zjedzmy w takim razie chleb. I idziemy dalej. I pancerz by się znowu przydało naprawić. Nie wiem, który raz już to mówię. Już od jakiegoś czasu powinien go naprawić. Ale teraz tak, trzeba dojść gdzie? Następnego celu trzeba dojść tutaj. A ten cel jest innym sposobem, trzeba tam dotrzeć. Okej, więc idziemy dalej. O, ale faza. Okej, idziemy dalej. O, słyszę mutanty gdzieś tu są. Właśnie muszę zobaczyć, jak tutaj z tym, z głośnością, żeby to czasem nie było. Żeby tu, że czasem nie było za głośno. Okej, chyba powinno być dobrze. Nie powinno być za głośno. I biegniemy dalej. O, ktoś tu jest w każdym razie. Pokazało mi się. Kto? Kto to może być? Pominąłem ich. Ktokolwiek to był. O, idą. Jacyś idą. Powinni mnie doprowadzić do Skadowska. Z łatwością. Za drobną opłatą. Jakieś tutaj dziwnie grafika tam tak się siatkuje, jakbym w oddali. Ale jeżeli bardzo mi to nie przeszkadza, schowam broń i porozmawiam z nimi. Siema. No, siema, siema. Dobry. Dobra. Co robisz? No. Nie, dzięki, nie pójdę z tobą. Muszę się dostać w pewne miejsce. A dokładnie chcę iść na Skadowsk. No dobrze, mogę się zapłacić. Więc idziemy tam. Słucham.
No, bardzo dobrze. Edson jest moim przyjacielem. Będę zobaczyć, kto to. Tak z ciekawości aż. To pewnie jest ten Pietrucha i Szydło. Tak, Pietrucha i Szydło, tak. Dokładnie. Nadal nie zmienili broni. To jest Siema. nadal ta MP5, którą przez przypadek ukradłem mu. Może później dam mu jakąś lepszą broń. Okej, okay, ale zmęczył się. Muszę coś zobaczyć jeszcze. Tutaj u niego. Słabo u niego z ochroną. Te artefakty dają. Odzyskiwanie energii, nawet przydatne. To daje. To daje co? Leczenie ran. Okej, okay. A to? Ochrona elektryczna, chyba dajże. Wchodzimy i sprzedamy mu te artefakty. Dzień dobry. Witamy na pokładzie naszego. Dobra, poopowiadaj mi tutaj. Ja tą historię już znam, więc nie będę tego czytał. Okej. Chyba nie mam akurat w tym momencie tego, co potrzebujesz. Ale jeszcze zobaczę. Nie, nie mam niestety. Ale sprzedam ci to. Trochę warte jest. Szczególnie to, dobrze zapamiętałem. To jest warty artefakt, dużo sporo. A ten ile warty? A, w każdym razie prawie każdy artefakt jest sporo warty. Opłaca się szukać artefaktów. Więc można iść. Rozumiem, nara. I dobra, teraz przydałoby się wykonać jeszcze jakieś zadanie. Albo jakieś zadanie poboczne by się też przydało wykonać. Tylko jakie? Ma ktoś do mnie jakieś zadanie poboczne? Ty. Tak, chciałbym zarobić i przeżyć jakąś przygodę, jaką masz dla mnie pracę. Dobra. Co mam zrobić? Dobra. Zgoda. Dobra. Jakby co to, jak jestem cicho, to czytam. Dobra, ale teraz trzeba tam by dojść. Dobra. Leżę pijawek w takim razie. A może jeszcze pójdę. Mogę iść spać? To zadanie przecież w stanie już nieaktywne. Dobra, lepiej pójdę tam od razu. O, a ten tak blisko tutaj się zapuścił. Umieraj. Ale poleciał. No, ta broń jest dobra. A właśnie, jak tu już jestem, schowałem kilka rzeczy, żeby nie być tak przeciążony. I ze względu na to, że trochę kasy mam, pójdę naprawić pancerz. A, muszę schować broń. No, ta broń, fajnie by broń by się sama chowała. Ale niestety tak nie jest. Moja skrzynka jest tu. I weźmy tutaj, pochowajmy coś. A schowamy tutaj tak. To. A nie, to pójdzie na sprzedaż. Więc tak, to. To. Albo może to schowam na później sobie, aż będę miał więcej amunicji do tego. I wezmę to do użytku. A to nie potrzebne, że teraz pójdę sprzedać. A sprzedam je tu. U Sowy. Siema. Handluj. A może tego by poużywać? Ale tego chyba nie będę sprzedawał. Wiadomo, to i to, ale naprawdę majątek warte bronię. Naprawdę. Brak słów. Okej. Okay. Chwileczkę.
No, ten detektor jest więcej wart od tych pistoletów, naprawdę. Okej. Może kilka granatów. Właśnie granatów to chyba sporo warte. Jo. Nawet sporo. Trzeba przyznać. Obrzyn. Ja jeszcze pamiętam, chyba pierwszy raz przychodziłem tą grę, to grałem głównie obrzynem. A potem strzelbą. To były czasy. Na razie. Dobrze Ej, słyszałeś, dobra, złapałeś tak. to. Schowajmy sobie tą tutaj. Albo tak. Ale nie wiem. Co by tutaj zabrać do użytku? Schować to? Dobra, to na razie mam mało amunicji, więc to schowam. Będę używał kałasza. I idziemy naprawić ten sprzęt mój. Napraw, modyfikuj. Napraw mi to. Napraw mi to. Napraw mi. To nie. Napraw mi to. To mogę naprawić, nie. Ale mogę tutaj poulepszać. I właśnie tak zrobię. Poulepszam tę broń. Damy tak to. To. I to. I jest w porządku. I tak. To. To. Chcę do tego dojść, bo wtedy. No chyba, że wtedy już będę miał lepszy pancerz. Pewnie będę miał lepszy pancerz. No tak. Jakoś tak się nie będę zagłębał w ten pancerz. Będę wolę, żeby jakiś lepszy kupić albo znaleźć. Ale do tego by się przydało właśnie. Zobaczę, czy Soła ma celownik. Ok. Idziemy do Sowy po raz kolejny. Dzień dobry. Czy masz do tego celownik? Tak, dziękuję. Jak drogo, ja nie mogę, ale dobra, już kupmy to. Nara. I załóżmy ten celownik. Załóż celownik, no. Okej, kałach z celownikiem. Zaraz lepiej. Dzień dobry. I idziemy tam. O ja, fajnie to wygląda. Zobaczmy to. Dobra, przeładujmy to. Fajne jest właśnie to takie realistyczne, że po każdej modyfikacji broni trzeba po raz kolejny naładować. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale co wy w ogóle tu robicie, się pytam. Daj sobie siana i odłóż broń. Zapłon, cholej, zapłon. Okej, idziemy dalej. Idziemy w takim razie. Co to było zadanie, już nie pamiętam. Aha, te pijawki wytępić. To leży pijawek tam jest. Weźmy sobie lepiej tą broń. Zapiszmy. Na wszelki wypadek. Czarne chmury. Okej. Celownik jest fajnym. I fajnie, że on tak nie rusza, ten celownik jednak. Nerwujące to jest. O, w tej grze tak fajnie równo go trzyma. I dodaje celności. A i tu później przyjdę, zbadam tą anomalię. Ale przed tym chyba, albo nie. Tak sobie myślałem, żeby pójść do pewnego schowka, ale nie wiem. Co tam? O, tu ktoś jest. Zobaczmy kto. Czy to stalker, czy bandyta? Jedna osoba. Zazwyczaj grupy stalkerów jest więcej niż jedna. No właśnie, tak myślałem. Często można sprawdzić po kimś, właśnie to jest stalkerów lub bandytów, kogo tamkolwiek. Czy jest nowy, czy już trochę tutaj jest, żyje. Po tym, jak się z nich handluje, ile ma broni, bo oni przecież, jak jest jakiś trup, to przeszukują i zabierają broń. I inne sprzęty. Jak w tym przypadku właśnie chyba, no, ci tutaj nie byli zbytnio doświadczeni. No. I idziemy. Jeszcze wezmę sobie leki przeciwpromienne. Idziemy do tego, do tych pijawek. O, i właśnie jeszcze tu przeszukam. Tą anomalię. No, co tu jest? O nie, to pijawka. No, właśnie tak wyglądają pijawki.
Chyba znalazłem ich legowisko. Przyjdź do mnie jak najszybciej. Dobra, nie będę się tu spieszył. Właśnie, ktoś tu do mnie biegnie. Dajcie mi broń. Gdzie oni są? No. Jeżeli kałach ma spory odrzut. I właśnie, można w tej grze jeszcze zmieniać tryb ognia maszynowy, seriowy. I jednostrzałowy. I pozwiedzajmy tutaj wszystko. Tego kundla załatwimy. Ślepego. W ogóle. O, jak to ma oczy. Zgnity. Okej. Okay. W takim razie. Weźmy artefakt. Detektor. I idziemy zwiedzać. Wiem, że fajny jest na tym. Ten fajny artefakt. Cholera. Czy dało się tam dostać? No, pięknie. Jeszcze pewnie kilka razy wpadniemy w tą anomalię. Tędy nie. Biegniemy tutaj. I tędy tutaj. O, tu chyba właśnie dało się tędy dojść. Idziemy powoli, tak żeby nie spaść. Teraz tędy. Tędy. I właśnie w taki sposób jesteśmy już prawie na górze. A artefakt zaraz bliżej. Jesteśmy zaraz bliżej artefaktu. Okej, okay, to przydało się tam dostać. Czy jak tam się dostawało, już pamiętam. Zrobimy to. Kurczę. No kurczę, musiałem spać, no. Okej. Okay. Jak to się dostawało? Już nie pamiętam. Okej. Okay. Ale już myślałem, że uda mi się w nic nie wpaść. No, uda mi się tam wejść. Całkiem zapomniałem, jak to się wchodziło. Tędy można? A ja próbuję tam naokoło, a to tędy da się tam... A co teraz? Bo tędy. No nie. Może jakiś artefakt jeszcze na dole tutaj. Teczkę sobie wezmę. O, ale się tu jest jeden. Kotlet chyba. Tak mi się w każdym razie wydaje, że to kotlet był. A teraz do tego na górze. Tu chyba był kotlet. Kotlet? A nie, kamienna krew. Mój błąd. Nie. 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 Tędy. Czyż nie? Tędy. Jest, nareszcie się tutaj dostałem. I tak, to jest chyba artefakt o nazwie Kulebiak, czy jakoś tak. Kulebiak, dokładnie. I jest to naprawdę poczęczny artefakt i cenny artefakt. Ale ja go sprzedam. I tak, jeszcze się rozejrzymy stąd, z tego miejsca. Ciekawe. Ciekawe, gdzie... Tutaj już pamiętam, że... Był pewna rzecz, była stąd widać. Której właśnie teraz wypatruję. Jest tu w trawie. Tu jest... O! Dokładnie to. Jak widzicie, tam jest szkielet. A przy nim jest PDA. I tam właśnie pobiegniemy. I tak. Znaleźliśmy tutaj szkielet. Tak, szkielet, który wygląda tak. Przy nim jest maska przeciwgazowa, która się naprawdę przyda. Bo ta maska przeciwgazowa jest ulepszona. A to ulepszenie się przyda, to się sprzedam. No i tak właśnie, dokładnie. Znaleźliśmy pewne PDA. I zaraz je przesłuchamy. I teraz... O, teraz cicho. Słuchać. Artefakt na pewno jest na samym drzewie. Mógłbym się na nie wdrapać ze wzgórza. Mam tylko nadzieję, że nie ma tam mutantów. Szkoda, że po kłótni z Kardanem i Stogiem musiałem się tu fatygować sam. Ale kiedy przyniosę artefakt, to zobaczą, że miałem rację. Tak, ja ten artefakt zdobyłem, koleś. Kajdan to jest chyba ten,
który jest mechanikiem w tym na Skadowsku. No Kardan to jest ten mechanik, który naprawił broń. No, teraz idziemy sobie do tych pijawek. Artefakt zdobyłem. Tylko zastanowiło mnie jedną. Czemu on powiedział, że artefakt jest pewnie na samym drzewie. Mam nadzieję, że nie ma tam mutantów. A kto to tutaj leży martwy? Demon to jest ten, który mnie tam zaprowadził. On nie żyje, no nie. Ciekawe, co mu się stało. Dobra, broń jestem zbyt powtórny, to spytasz. Ale ciekawe, co mu się stało. Wygląda mi to na to, że on nie leżał tu ranny, tylko po prostu zginął, bo jakby leżał ranny, to był bardziej taki jakby kłębek zwinięty, coś taki skulony, o. By był, a on tak po prostu sobie leżał, taki martwy. Wyglądało mi to na to, albo jakiś mutant, może pijawka. Tutaj są, w tej okolicy są pijawki. Widziałem, jak pijawka wchodzi do tego budynku. Myślę, że to ich legowisko, ale lepiej sprawdzić. Dobrze. Rozglądaj się uważnie, mogą wyskoczyć z każdego kąta. Aj, dobra, tu się nie będę skradał. Znajdźmy to legowisko pijawek. No, słychać się. Słyszysz? Nieważne. Chyba mam o mamę. Nie, nie masz o mamę. Ja też to słyszałem, koleś. Co tu widać? Pamiętam... Nie. Myślałem, pomyliło mi się. Coś tam jest. Osłaniaj mnie. O, jak miło. Apteczki. Nie, no dajcie mi to wyciągnąć. No właśnie. Jezu! O, ale to mnie przeraziło! Zugiń! Padło gówno. Ale były dwie, więc uważaj. Ale mnie to przeraziło. Nie spodziewałem się po prostu tej pijawki. Wiedziałem, że w tym budynku są pijawki, ale nie spodziewałem się, że ona mnie weźmie tutaj tak z zaskoczenia. Okej. Okay. Idziemy dalej. Leś się promienne. O. Siema, dzień dobry. Umieraj. No pewnie. Tym razem już nie dam się nabrać. Umieraj, głupie pijawo. Tu jest. Apteczka, apteczka, szybko! Wyssysa mnie. Zgubię pijawki. Jej, nie zabrało mi HP, bo zabrałem apteczkę. Su, żywotne gówno. W końcu umarło. I mój nowy, nie nowy, ale mój niedawno naprawiany pancerz znowu jest do dupy. Zerknij na to. To pewnie jedyne wejście do piwnicy. Nie wątpię. Jeszcze pozwiedzam tutaj, może coś uda mi się znowu znaleźć jakąś pijawkę. Właśnie, zobaczmy pewną rzecz. To jest taki pewnie pijawka, no dokładnie, jest pijawka. Moja ulubiona broń to kałach. I idziemy do piwnicy. No nic, inaczej się nie da, trzeba skakać. Za mną. No, trzeba skakać. Nie pomylił się koleś. Kuska nóżki nie złamała? No to przeczeszmy piwnicę. Skoro tak mówisz, znajdźmy coś. Tak, ja już coś znalazłem. Oh yeah, ten artefakt jest dobry, tak samo ta broń jest dobra, tylko trochę popsuta. Pistolet się weźmie na sprzedaż, bo chyba jest jeszcze za tym na sprzedaż. Tabletki Hiwasa. Bardzo dobrze.
Obrzyn. Weźmy obrzyna. Te poprzednie ciała takich nie miały. Trochę tutaj chyba za wiele rzeczy zabrałem. A nie, myślałem, że będę przeciążony. Będę przeciążony. A tu miłe zaskoczenie. Zładujmy jeszcze to wszystko. I weźmy co się dam. No pewnie, przeciążenie. O, tu jest dobra apteczka. Chyba jedna z najlepszych. Zobaczę. Porównam, bo mam tu wszystkie. Moja specjalność. Od małego otwieram zamki i zameczki. Nie, z jednej strony ta jest lepsza, z jednej strony ta. Nie wiem. Wiem tylko, że ta jest najgorsza. O, dobra broń, naprawdę. Cholera. Będę musiał coś chyba wywalić albo dużo zjeść. To wybieram to drugie. Gdzie jest... O, jest mi cały chleb. I trochę kiełbas. Ja mu tu daję ją. Nie, ja nie chciałem tego mu dawać. Ja chciałem to zjeść. Gdzie jest ten chleb teraz? Okej, jeszcze trochę muszę zjeść, żeby być nieprzeciążonym. Dobra, i można iść. Autografy po występie. Czas zajrzeć do środka. Co nie powiesz? Okej, no. Obrzym, stara dobra broń. Pamiętam, że długo z nią grałem. No. Pełno tu śpiących pijawek. Nie wątpię. Widzę, ślepy nie jestem. Okej, skradamy się. W ogóle, czemu się na stojąco? Takie dziwne, niewygodne. Ja tam jednego razu tu przychodziłem, to wnętrze nie wpadłem na tamtu. Bum! Strzałem, ja bym tego nie przeżył. By mnie rozwaliło. Dobra, po co tu się skradać? Przecież żeśmy to przeszli. Przez te pijawki. Okej. Jakieś rzeczy? Rzeczy. Tu. Rzeczy. Nie, nie ma. Aj. Coś zapomniałem. Myślałem... Tak, nie myliłem się. Właśnie to pamiętałem. Ty skacz w dół, a ja tam skoczę. Dziękuję. Ktoś mi miły prezent zostawił. Ja jeszcze na chwilę tutaj skoczę, bo tu jest pewna fajna rzecz, po którą tu się opłaca w ogóle iść. Ale od razu wypiję z tego tutaj napoja. I właśnie, to jest naprawdę przydatna rzecz. To jest antybiotyk chyba, tak to się nazywa. Antybiotyk, dokładnie. I to jest naprawdę przydatne, bo to jest coś takiego. I załóżmy, że jest emisja. Nie zdążyliśmy przebiec do schronienia. I w tym momencie, gdy zażywamy to, nic tam się nie dzieje. O, umożliwia przeżycie, przeżywanie emisji. Dokładnie. Nie znaleźliśmy myśliwego, ale wiem, gdzie może być. Sprawdzę. I dam ci znać. Tymczasem powiadom stalkerów o tych pijawkach. Nie, no to się nie martw, powiadomie. Dobrze, Łuszec. Powiadomię ich. O to się nie martw. Ale to zrobimy już w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Jutro będzie chyba Minecraft. I w takim razie... No. W takim razie zapiszę grę, no i do następnego odcinka.